Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. To słowa dzisiejszej Ewangelii na czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Czcigodni współbracia kapłani razem z księdzem proboszczem, przedstawiciele władzy stowarzyszeń, poczty sztandarowe i ukochani w Chrystusie bracia i siostry. Czas Wielkiego Postu to czas przygotowania się na Wielkanoc, czyli na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To czas, gdy przygotowujemy się na odnowę przyrzeczeń złożonych na Chrzcie Świętym, które będziemy odmawiać w Wigilię Paschalną, w Wielką Sobotę. Będziemy wtedy zapytani przez kapłana, czy wierzymy w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Mamy odpowiedzieć wtedy, wierzymy. A zatem, czym jest nasza wiara? Czy ja naprawdę wierzę w Boga? Czy Go kocham? Czy wierzę w Jego miłość do nas, do mnie? Czy wierzę, że On mnie umiłował tak bardzo, że wydał Syna swojego na śmierć, na krzyż, abym miał życie wieczne? Prawdziwa wiara to nie tylko uznanie, że Bóg jest, ale że Bóg jest tym, który mnie kocha, że jest moim Panem i Zbawicielem, że ja mam z Nim mieć osobisty stosunek, rozmawiam z Nim na modlitwie, jak przyjaciel z przyjacielem. Z wiary w Boga i Jego miłość wynika miłość do drugiego człowieka. Stąd mamy największe przykazanie chrześcijańskie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. A Jezus powiedział w Ewangelii: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Potem poznają ludzie, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość mieć będziecie jeden do drugiego. Tymczasem obserwujemy w życiu ludzi i narodów nienawiść. Nienawiść człowieka okazana w morderstwie mieszkańców Huty Pieniackiej na granicy Podola i Wołynia jest właśnie przykładem, że ta światłość, która przyszła na świat, Jezus Chrystus, nie została przyjęta. Dzisiaj chcemy uczcić pamięć naszych rodaków, pomordowanych w okrutny sposób w Hucie Pieniackiej, do którego, jak słyszeliśmy na początku, doszło 28 lutego 1944 roku. Był to poniedziałek, położona wśród lasów w powiecie Brody, województwa tarnopolskie na północy wschód od Lwowa, odległego od kilkadziesiąt kilometrów, była wieś na Kresach Wschodnich i ta wieś, Huta Pieniacka, została napadnięta przez oddziały SS Galicjan, w których 98% to byli Ukraińcy i przez ukraińską powstańczą armię oraz cywilnych obywateli Ukrainy. Celem było zniszczenie Polaków, aby mogła w tym miejscu powstać Ukraina. Była to zbrodnicza ideologia, która nakazywała zniszczyć jeden naród dla dobra drugiego. Zginęło wtedy w Hucie Pieniackiej około 1000 osób, mordowanych różnymi narzędziami, spędzonych do stodu i palonych żywcem. Jeden ze świadków z tej zbrodni, ponieważ uratowało się ponad 100 osób, pan Franciszek Bąkowski, żyjący jeszcze, tak opisuje to wydarzenie w wywiadzie przed 2 laty w naszym dzienniku. Na pytanie dziennikarza, jak Ukraińcy opanowali Hutę Pieniacką, odpowiada:
Około godziny 5 rano weszli do wioski, która została wcześniej szczelnie otoczona. Nie było żadnego oporu, w wiosce byli akowcy, ale dostali rozkaz pochowania broni i zachowania spokoju. Dowódca komórki Armii Krajowej inżyniera Kazimierza Wojciechowskiego przed kościołem oblali benzyną i spalili żywcem. Działy się tamtejskie sceny. W kościele, gdzie wcześniej spędzono ludzi, jedna z kobiet zaczęła rodzić dziecko. Pomagała jej położna. Jeden z żołnierzy to dopiero narodzone dziecko rozdeptał butami na stopniach ołtarza, a następnie zastrzelił protestującą położną i matkę dziecka. Martwe dziecko kazało wynieść 13-letniej dziewczynce z kościoła na zewnątrz. Ta dziewczynka cudem przeżyła, została nauczycielką, mieszka obecnie w Elblągu i jak mówi pan Franciszek Bąkowski, ma mieć wspomnienia stąd, zresztą wiemy o tej zbrodni. Inny świadek, żyjący w pobliżu Buty Bieniawskiej, Sulimir Stanisław Żuk, w książce, którą możemy jeszcze dostać, Skrawek piekła na Pogoru, wspomina w ten sposób. Napastnicy wbiegali do domów, wylekali wszystkich znajdujących się wewnątrz, kobiety, starców, chorych, dzieci, wynosili to cenniejsze mienie i ładowali na furmanki. Przeszukiwali domy, stodoły, kryjówki, piwnice. Cywilni bandyci byli bardziej bezwzględni niż okrutni i okrutni niż mundurowi. Rzadko kiedy używali broni palnej, zabijali bezbronnych ludzi nożami i sekierami. Wywlekanych mieszkańców spędzono do środka wsi, do kościoła. Drodzy bracia i siostry, czego uczy nas ta historia? Oto najpierw musimy powiedzieć, że uczy nas tego, że nienawiść i brak wiary w Boga prowadzi do takich właśnie wydarzeń. Dzisiaj w całym świecie odżywają bezbożne ideologie, które w imię wolności człowieka dążą również do zabijania. Do zabijania nienarodzonych dzieci w imię fałszywej wolności wyboru kobiety. A tylko Bóg, dawca życia, ma prawo dać życie i zabrać. Człowieka obowiązuje Boże przykazanie, piąte, nie zabijaj. Mamy budować w świecie jako chrześcijanie cywilizację miłości, do której tak bardzo zachęcał nas święty Jan Paweł II. Należy odrzucić nienawiść, która prowadzi do zabijania i wojen. Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi, przebaczajmy sobie urazy, budujmy wspólnotę najpierw w naszych rodzinach i wokół siebie. To Kościół za przykładem Jezusa Chrystusa uczy nas takiej postawy. Tydzień temu ojciec święty Franciszek w czasie wizyty w Iraku, gdzie dokonały się podobne zbrodnie jak na Wołyniu, spowodowane przez tak zwane państwo islamskie, tam również mordowano chrześcijan w kościołach, niszczono kościoły. Powiedział między innymi, braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa. Miłość jest silniejsza od nienawiści, a pokój jest silniejszy od wojny. Wspomniany autor książki Skrawek piekła na Wołyniu Stanisław Żuk pisze w zakończeniu o tej zbrodni w ten sposób. Nie można całego bratniego narodu ukraińskiego obwiniać za zbrodnie, które popełnili fanatycy obłąkańczej ideologii. Zbrodniczymi metodami posługiwali się również w stosunku do własnych ataków. Tych zbrodniarzy było może 1 lub 2% wśród ukraińskiego społeczeństwa. Pojednanie musi jednak polegać na prawdzie. Zbrodniarze muszą być potępieni. Winny musi się przyznać do winy i dopiero wtedy może uzyskać przebaczenie. Znany historyk i znawca stosunków polsko-ukraińskich, Ukrainiec Wiktor Poliszczuk pisze,
że nie ma zbrodniczych narodów, są tylko zbrodnicze ideologie i organizacje. Przez całe dziesięciolecia milczano o tej zbrodni, dopiero po przeszło 60 latach rodziny i potomkowie pomordowanych doczekali się pomnika w formie krzyża postawionego w Hucie Pieniądzkiej. Na tym pomniku jest następujący napis: pamięci spoczywających tu około 1000 Polaków, mieszkańców wsi Huta Pieniądzka i okolicznych miejscowości, okrutnie zamordowanych 28 lutego 1944 roku, spalona wieś przestała istnieć, niech spoczywają w pokoju rodziny i rząd Rzeczypospolitej Polskiej 2005 roku. W tym napisie nie ma, kto był sprawcą tej zbrodni. Niestety do dzisiaj ta zbrodnia jest zapomniana. Jeżeli w Izraelu dzieci uczą się we wszystkich klasach o Holokauście, o mordowaniu Żydów, polskie dzieci w historii nie uczą się o tym, co dokonało się w tym ludobójstwie na Wołyniu. Nawet encyklopedia mówiąca o tym pisze tylko, że dokonano morderstwa, ale nie piszą, kto tego dokonał. Chcemy dzisiaj przez to nabożeństwo upamiętnić te zbrodnie i pamięć o ofiarach, które nie o zemstę, ale o pamięć wołają do nas dzisiaj. Amen. W 2009 roku po uroczystościach Huty Pieniądzkiej, które były tak niebezpieczne, które w zasadzie można powiedzieć, już nieraz puszczałem w czasie prezentacji po uroczystościach. Uroczystości tak się odbywały, że nie powinny się odbyć ze względu na bezpieczeństwo. Ale to może o tym wszystkim powiem. Później na razie poproszę księdza proboszcza o modlitwę za pomocą. Odmówmy modlitwę Anioł Pański za tych wszystkich, którzy są tutaj wymienieni na tych tablicach, a także i tych, o których może nie wiemy, a też ponieśli śmierć. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta Maryjo, teraz i oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta Maryjo, a słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi opieki z Chrystusa. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę Państwa, 77 lat minęło i my dalej czekamy na tą prawdę, na pojednanie z naszymi, mówi się, braćmi Ukraińcami. Musimy, ktoś tak powie, a po co wy to robicie?
No po co? A jak tylko czekają na to. Jeszcze mamy, niektórzy mówią, pandemię wprowadzili, żebyśmy zapomnieli. Ta pandemia też sprzyja banderyzmowi. A banderyzm na Ukrainie kwitnie. Proszę Państwa, ja mam tutaj taki tak zwany Wipowski, taką plakietkę. Pan Panik zapyta mamusi, była wtedy ze mną w Hucie Pieniackiej 21 października 2005 roku za prezydenta Kaczyńskiego i za pana z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, pana Andrzeja Przewoźnika. I wtedy jechaliśmy jak dyplomaci. Jak dyplomaci. Przyjechaliśmy na granicę, na pas konsularny. Przyszedłem, zebrałem paszporty u wszystkich, przekazałem oficerowi. Przyszedł za pół godziny, przyniósł, zasalutował, podziękował i pojechaliśmy dalej. I do tego chciałbym, żeby to wróciło. A jest jednak co roku to jest gorzej i coraz większy banderyzm. Dlatego też trzeba się najpierw do tego przyznać i nie wolno, żeby tam na granicy i na wszystkim żebyśmy mieli jakieś utrudnienia. Ja chciałem, no tak chaotycznie to chciałem wszystkich serdecznie powitać i podziękować wam serdecznie za to, że jesteście, że mimo obaw tej pandemii jesteście tu z nami, bo jesteście Polakami i pamiętacie. I chcecie pamiętać o tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami. Witam serdecznie poczet sztandarowy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. I też pierwszy batalion z Żurawicy czołgistów. I witam wszystkich innych. Witam nasze Orlęta Przemyskie małe. Jasiu, Filip i Szymon. Byli w tamtym roku u nas, z nami, jak i członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, byli w Hucie Pieniackiej. I oni, może jako pierwsi, zapalcie, zapalone zniczy, zostawcie tutaj na tym pomniku. Proszę was, podejdźcie bliżej. Przepraszam, czy jest pani z Wołynia? Wołynianka. No niestety. Nasze Wołynianki dzisiaj troszkę się boją. Może posłuchajmy. Najpierw może pan Tadeusz Czerwaty. Bo tak. Proszę mikrofon, tu jest to ziemia, gdzie las i dal, której okiem nie zmierzysz,
To była kiedyś Polska. Wiem, trudno uwierzyć. Wierszyku, pochyl głowę, uklęknij pośród grobów, tu wymyślono śmierć na tysiące sposobów. Smutek oprzyj o krzyż, on ukoi cierpienie. A gdy zabraknie słów, bądź tylko wielkim milczeniem. I nic, że łza, tu często zapłacze nawet niebo. Pamięta tamten krzyk i ślady krwi na śniegu. Pół życie ludzkie jak łachman wrzucono w żar płomieni i zgotowano podstępnie ludziom piekło na ziemi. Dziś tylko pamięć i krzyż, co do modlitwy wzywa, bo tam, gdzie Bóg zwycięża, nienawiść zawsze przegrywa. Wierszyku, pochyl głowę, z szacunkiem ucałuj ziemię. Tu była kiedyś wioska. Dziś tylko smutne wspomnienie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałem serdecznie powitać również, są tu z nami sybiracy. Jest też starosta powiatu przemyskiego, pan Jan Pączek. Również pan Mierzwa, ikona Solidarności Rolników Indywidualnych i ich poczet sztandarowy z panem Henrykiem Busztą. Serdecznie witam. Serdecznie witam też tych z zarządu Solidarnościowców, zarządu Związku Zawodowego Solidarność Religion Ziemia Przemyska. Witam. Witam też przedstawicieli Rajdu Katyńskiego i Stowarzyszenia Motocyklowego Patria, pana Wojciecha Krupę. Serdecznie witam, którzy zawsze są z nami, zawsze charakterystycznych wszystkich uroczystościach na sali. Widzę, jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej, pan Mariusz Kamiński, dyrektor biura, posła Marka Kucińskiego, pan Tomasz jest pan Panic i pan Arkadiusz Mazur jako asystenci europosła Bogdana Żońca. Sybiracy i wszyscy, proszę jeszcze, proszę Państwa, proszę o w tej chwili o składanie kwiatów i zapalonych zniczy. Witam radnych przemyskich. Radnych wspólnego Przemyśla i radnych PiS-u, abyście wspólnie coś dla Przemyśla zrobili.
Tam zostało wszystko. Dziś mam wielki żal, że kiedyś Polska, a dziś to chłopcy kraj. Gdy wspominam tamte chwile, ciągle smutno mi. Tam się przecież urodziłem, w Polsce, w polskiej wsi. Polskie drzewa, polskie liście, kwiaty z górskich stron. Może jeszcze mi się przyśni mój na klęsach dom. Dziękuję księżom, bo jak widzi ci księża, proszę Państwa, to nie wiem, czy klerycy wiedzą, bo jak tu przyjdą, czy będą musieli przeczytać dokładnie, to, o co tu chodzi. Bo ja zawsze kleryków i wszystkich, i seminarium zapraszam i wszystkie opcje na tu, żeby przyjść, żeby się pomodlić. A to są jedyni księża, którzy coś jeszcze pamiętają. Niedługo stanie kleryk przed takim potomkiem upowca i nie będzie wiedział, co ma powiedzieć. Jak ten mu powie, że Bandera to bohater. Szuchewicz to też będzie bohater. Niedługo coraz lepsze wyniki sportowe będą osiągnięcia na stadionie w Tarnopolu. W Lublinie, na skwerze Tarasa Szewczenki cały czas leci patriotyczna taka antypolska poezja Szuchewicza. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć Państwu, byliśmy w tamtym roku w Hucie Pinackiej. Nie w tamtym, przepraszam, przed tamtego. W tamtym roku
w tamtym roku 26 lutego został odsłonięty tu 8 km przed Grudkiem, tam gdzie jest wita nas zawsze flaga banderowska i ukraińska na przystanku, tam odsłonili, poświęcili pomnik tym bohaterom operacji wołczuchowskiej. Jak pytam o operacji wołczuchowskiej, to pytanie zabierę tam nie wiedzą. Ale ja się już dowiedziałem to wszystko, jak to jest. No akurat byłem, bo starości się nie udało zrobić tego światełeczka betlejemskiego pokoju, więc ja zawiodłem się do betlejemski i zrobiłem zdjęcia tego pomnika i tablicę i wszystko. Jak się okazuje, że ta tablica, ten pomnik, on stoi mniej więcej w tym miejscu, gdzie w 1938 roku Polacy postawili pomnik swoim bohaterom z 18 do 20 roku. A oni teraz mają swój pomnik. Także nawet nie za wiele wiedzą, ani o czym nasi nie mówią. A teraz mieli akurat tamtej niedzieli mieli rocznicę poświęcenia. No była pandemia, też to mało ludzi, tylko miejscowi ci z tej wioski Wowczuchy, która była polską wioską, było 850 osób tam Polaków mieszkało, a około 200 Ukraińców, 200 Ukraińców, proszę Państwa, i zrobili, no szybko tak poświęcili, pomodlili się, no i tak trzeba było na końcu, bo no proszę księdza, śpieszymy się już, a gdzie się śpieszycie? A my do Polski idziemy, gdzie do okupanta? Na pomniku, na tablicy pisze, że myśmy tam okupowali. A oni szybko się pomodlili, żeby wy długo nie stały tam na granicy, nie? Tak, bez maseczki, bez niczego i pojechali do okupanta. Także musimy pilnować historię, proszę Państwa, bo jest coraz gorzej, by nie wskrzeszać Orlęta, Przemyskie i Lwowskie. Dziękuję bardzo.